Wysłuchajmy jeszcze najważniejszych ogłoszeń. Msze święte o godzinie 8 i 11 są transmitowane przez internet. O 16 zapraszamy na nieszpory. Bóg zapłać za ofiary, które przeznaczamy na parafialne inwestycje, także za wszystkie ofiary przekazywane do skarbonek i na parafialne konto. Zachowujmy wymogi dotyczące naszego bezpieczeństwa. Podczas każdej mszy świętej w Kościele może uczestniczyć 80 osób. Pamiętajmy o maseczkach i o zachowaniu odległości. Wiernym jest udzielona dyspensa od obowiązku udziału w niedzielę i święta we mszy świętej. Mogą skorzystać z transmisji internetowych, telewizyjnych, radiowych czy z Komunii Świętej Duchowej. Do 30 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych, pobożnie nawiedzając cmentarz i modląc się w ich intencji. W czwartek o godzinie 17:30 w naszym kościele odbędzie się msza święta w intencji ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów, także za naszych kościelnych, organistów, szafarzy i niedzielnej grupy Słowa Bożego. Wszystkim tym osobom, które angażują się w służbę przy ołtarzu w imieniu swoim i duszpasterzy naszej parafii, pragnę podziękować za wasze poświęcenie, zaangażowanie, za trud włożony w służbę przy ołtarzu. Pragniemy w czwartek o 17:30 modlić się za was z okazji przypadającego w najbliższym tygodniu wspomnienia świętego Tarsycjusza, patrona ministrantów, oraz świętej Cecylii, patronki chórzystów, organistów kochających śpiew. W tym tygodniu również trzeci piątek miesiąca o 15:00 zapraszamy na godzinę miłosierdzia. W piątek o 18:00 nauka przed chrztem, a w sobotę o 15:30 podczas mszy udzielimy sakramentu Chrztu Świętego i pobłogosławimy roczne dzieci. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Kaznodzieją odpustowym w tym roku będzie ksiądz Krzysztof Spyra, emerytowany proboszcz parafii świętego Mikołaja w Strążnej, który będzie również przewodniczył sumie odpustowej o godzinie 11:00 w intencji wspólnoty parafialnej dobrodziejów i rodzin naszej parafii. Kaplica jest otwarta codziennie od 7:00 do 17:00. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka, jest nasza gazetka parafialna, Gość Niedzielny, a wszystkie wiadomości znajdują się na parafialnej stronie internetowej oraz na parafialnym Facebooku. Serdecznie wszystkim je polecamy. Dziękuję wam za wspólną modlitwę. Cieszymy się również obecnością wśród nas księdza Mariusza, który obecnie jest proboszczem w parafii w Elblągu. Życzymy mu światła Ducha Świętego w obowiązkach proboszczowskich. No i mam nadzieję, że jak tam będziemy kiedyś w okolicy, to nas tam przyjmie z otwartymi rękoma na jakąś kawę. A wszystkim wam życzę dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, nadziei na lepsze jutro. Pozdrówcie wszystkich tych, którzy pozostali w domach. Również serdecznie pozdrawiam tych, którzy łączą się z nami przez łącza internetowe. Niech Boże błogosławieństwo, opieka świętego Michała towarzyszy nam w tym, byśmy te Boże dary, którymi zostajemy obdarowywani, zawsze pomnażali i dawali je na chwałę Pana Boga i ku pożytkowi drugiego człowieka.